Proszę Państwa, to co właśnie przed chwilą słyszeliśmy, to jeszcze nie był koncert, to było strojenie się orkiestry i mam tutaj sygnał, że orkiestra już jest gotowa do wykonania koncertu, ale zanim to nastąpi, to ja może przedstawię Państwu krótką historię naszej garwolińskiej orkiestry OSP. Orkiestra Dęta przy OSP w Garwolinie powstała w 1880 roku. W czasach zaborów pełniła ważną rolę w krzewieniu i popularyzacji polskich melodii wśród społeczeństwa. Wydarzenia I i II wojny światowej przerwały jej działalność. Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku orkiestra wznowiła swoją działalność. Kapelmistrzem został Zygmunt Kaczyk, a od 1960 roku Tadeusz Miętus, który wielką wagę przywiązywał do kształcenia młodzieży. Młodzi chłopcy zdobywali tutaj podstawy wiedzy muzycznej, co pozwoliło im kontynuować naukę w szkołach muzycznych. Nasi wychowankowie pracowali w takich orkiestrach jak Reprezentacyjna Orkiestra Wojska Polskiego, Operetka Warszawska, Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. Orkiestra OSP w Garwolinie może się poszczycić licznymi sukcesami. Do nich należą. W 1981 roku udział w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych w Koszalinie, gdzie zajęła pierwsze miejsce. W 1983 roku czwarte miejsce, w 1985 roku ponownie pierwsze miejsce. W 1985 roku orkiestra nasza reprezentowała orkiestry OSP w Polsce na Międzynarodowym Festiwalu w Czechosłowacji. W 1985 roku przejściu kapelmistrza Tadeusza Miętusa na emeryturę kapelmistrzem został Ryszard Szewczyk, a jego zastępcą Marek Kozicki, który w późniejszym okresie został również kapelmistrzem. W marcu 2005 roku kapelmistrzem został Zbigniew Miętus, a jego zastępcą Tadeusz Miętus. Orkiestra została odmłodzona i liczy obecnie 65 osób. Teraz oddaję głos pani Luizie Kondej, która poprowadzi dla Państwa ten koncert. Dzień dobry wszystkim. Witam bardzo serdecznie. Już orkiestra jest gotowa. Teraz orkiestra wykona pierwszy utwór ze swojego repertuaru, który przygotowała dla Państwa. I będzie to marsz z filmu Most na rzece Kwai.